Rozgrywki w lidze All Six by Decathlon Volley w Rozpartan za nami, ale panie miały możliwość kolejnej rywalizacji, tym razem zorganizowano turniej z okazji Dnia Kobiet. Jak zwykle panie dopisały i oglądaliśmy sporo ciekawych spotkań, mówi koordynator rozgrywek Maciej Romaniszyn. Mecze były na bardzo wysokim poziomie, były zacięte, dużo było walki o każdą piłkę. Poza graniem także mieliśmy dużo niespodzianek. Mieliśmy zestawy staretowe, pakiety, gdzie były drobne upominki dla pań. Najlepsze zespoły dostały vouchery do Decathlonu, vouchery na hale sportowe, puchary, piłki. Także bardzo dużo nagród, bardzo dużo emocji, bardzo dużo grania. A to nie koniec emocji, bo planowane są kolejne turnieje. Kolejny turniej już w kwietniu. Niedługo pojawią się informacje na naszej stronie, na fanpage'u, na Facebooku i na stronie internetowej. Także zapraszamy, aby śledzić informacje. Oglądaliśmy sporo ciekawych meczów. Ostatecznie szóste były Graszki, a piąte były Girls Power. W decydującym meczu tych drużyn Girls Power wygrały 2-1. W spotkaniu o trzecie miejsce FTR pokonał WKS Volley Inex Wilczyce 2-0, a w finale wygrały Nazgule 2-1 z zespołem Limonki w setach 25-23, 21-25 i 15-11. Magdalena Wiśniewska-Huczak, kapitan drużyny Nazgule, była zadowolona z postawy swojej ekipy. Tak, bardzo wymagający przeciwnicy dzisiaj byli. Poziom był, na początku w grupach było trochę luźniej, ale finał naprawdę był już dla nas ciężki. Trochę brakowało nam sił, ale jednak udało się. Drugi set był trudny, jednak zespół odbudował się w decydującym. Tak, miałyśmy w drugim secie lekki przestój, ponieważ dziewczyny bardzo ładnie zagrały na zagrywce, my nie mogłyśmy przyjąć, ale na szczęście jest ten trzeci set. I on nas uratował i skupiłyśmy się, skoncentrowałyśmy się, no i udało się. Zespół już czeka na informacje o kolejnych turniejach. Super, naprawdę organizacja dzisiaj uważam, że na najwyższym poziomie. Bardzo nam się podobało i myślę, że weźmiemy udział w następnym turnieju, który z tego co powiedział organizator już niedługo. A więcej informacji na Facebooku Rozgrywek.